Cześć, witajcie na naszym kanale. Z tej strony Mateusz, witam się z maty należącej do Haneczki. Jest poniedziałek, parę minut przed siódmą. Zaraz właśnie muszę iść po Hanie i położyć ją na tej macie. Za niedługo zmykam do pracy, a was zapraszam do oglądania kolejnego tygodniowego vloga. No i nastał poniedziałek, jak widzicie, ja już ubrana, wybieramy się z Haneczką, prawdopodobnie pojedziemy do sklepu, znaczy wychodzę z nią, bo jest dziewiąta, wiecie jak Haneczka, albo na balkonie tu w drzwiach, ale dzisiaj już prosi, widocznie widać, że chce bardzo iść na dwór, więc idziemy, może do samochodu też przejedziemy się, to Haneczka zaśnie, no bo wiadomo, dzisiaj pogoda już niestety nie dopisuje, już chyba się ta piękna jesień skończyła, bo już jest 8 stopni, już idziemy, się nie denerwuj. No i co, i mierzyłam dzisiaj jej kurteczkę, tą, którą kupiłam w smyku, tą parkę, bo mówię, kurde, już taka pogoda, to już teraz mogę jej ją ubierać zamiast kombinezonu, bo żeby tam jeszcze kombinezonu, nie tylko kurtka. I co? I się okazało, że ona jest chyba jej trochę za mała. Ja to jeszcze potem 74, o dziwo. Kombinezon jest za duży ze smyka 68, kurteczka za mała, chyba że jest jakiś problem ogólny w tej kurtce, tak jak pisałyście, że tam rękawy podobno są wąskie czy coś takiego. A tu jest nasza Hanela, nigzycna, ale oczywiście jak mama do niej mówi, to jest grzeczna, jak ją widzi, siedzi, but rozebrany, no cudownie, jedziemy, trzeba ci kurtkę wymienić, a tu ci uszko wyszło, no, turbanku mój kochany. Tu jesteś cało, patrz, piłaś woda i już. Wodę piłaś i już jest problem. A właśnie, wodę piła, tak. Ale może to nie jest jeszcze na ten moment ten, że tak powiem, wywód i moje zdanie na temat hejtu, ale powiem tylko tyle, że to, że ja czasem coś kupuję, to nie znaczy, że Haneczka to pije, bo do teraz właściwie nie piła nic. Przez kilka ostatnich dni robiła jakieś małe łyczki herbaty czy wody. A tak to nic nie chciała pić. O soku już nie wspomnę, bo tak, bo kupiłam ten sok i podaję dziecku sok, a nie powinnam. Tak, kupiłam go, bo próbuję wszystko. To jest moje pierwsze dziecko i chciałam spróbować, żeby po prostu, czy ona w ogóle na przykład ten sok przynajmniej się napije. Nie napiła się tego soku, więc to tak w ramach wyjaśnienia, a potem jeszcze wrócę do tematu hejtu. Ja już jestem u moich rodziców. Kurtka została wymieniona. Dokupiłam jeszcze Haneczce inną rzecz, zaraz wam pokażę. Proszę bardzo, kupiłam w smyku jeszcze taką czapeczkę, zaraz jej ją będziemy przymierzać, czy pasuje, taki golfik. Tu jest wymieniona kurteczka i jeszcze pokusiłam się, w Aldiku kupiłam taką, bo jak się okaże, że jednak ta Haneczce nie bardzo pasuje, to może akurat ta jej spasuje. W ogóle bardzo fajne były te kurteczki w Aldiku, tylko za 44 zł, więc się naprawdę opłacały, a jak widzicie wyglądają super. Dobra, to przystępujemy do mierzenia, bo trzeba coś oddać, wszystko nie zostanie. My już z Hanusią jesteśmy w domu, udało mi się ją znowu zanieść z samochodu, bo zasnęła, pokażę wam ją, śpi sobie tu w drzwiach na balkonie. Mój skarbuś kochany, a ja mam czas, kurde jakiś włos mi, nie lubię jak mi czasem włos wejdzie tu, a ja mam czas, żeby ogarnąć tu co nieco, czyli pochować pranie, jakieś puścić do zmywarki i tak dalej. No to nie marnuję czasu, tylko robię to co do mnie zawsze należy codziennie. Dobra. Nie przedłużam. Biorę się za robotę, bo chcę skończyć. Jest już za 15:03, czyli Mateusz o 16:00 kończy. Wróci, to trzeba robić obiad, ogarniać i tak dalej, więc... A Haneczka pewnie za 5 minut się obudzi, więc nie tracę czasu i latam jak dzik. O, a tak wygląda zapłakana Hanelcia. No i pociągająca, tak, tak. Tak się popłakałam, bo chciałam, żeby mamcia mnie wzięła. Nie chciałam sama leżeć. Bo ja jestem troszeczkę śpiąca, tylko że nie mogę zasnąć, wiecie. Bo się obudziłam, wypiłam mleczko i chciałabym dalej spać, ale nie mogę. Mamusi, skrabiczka. Jeju, nie płakaj. Tak wygląda pokój opanowany przez Hanelcie, tak? No tak, no ja sobie tu chodzę, wiesz, mamo. Wszystko rozwalam. Gdzie idziesz? Do mamy? Do mamy idziesz? No ty chodź. Ja chodź, mój miśku. Gdzie mój mały fiśku? Ale nie do stóp. Hania w ogóle uwielbia stopy. Ale nie wolno tak robić. Mama bierze. Fuj, fuj. No fuj, fuj. Tam chodź. Chodź, cię przełożę.
Tam cię mama przełoży do tukana. Gdzie jest tukan? Patrz, tu jest. Hania! Gdzie jest tukan? No chodź do tukana. A ja wam może pokażę, co jest dzisiaj na obiad. Może być hejt i lincz. Są gotowe bułeczki z biedry. Do hamburgerów. Gotowe kotlety do hamburgerów z Biedronki. Hania! I gotowa sałatka z Biedronki. Może jeszcze tam mam sałatę, jakiś pomidor, to sobie dodamy. Ketchup, wiadomo, majonez i tak dalej. Ale to dzisiaj wjeżdża na obiad. Jest szybko, niezdrowo i niedietetycznie. Jak zawsze, niedietetycznie, bo niedietetycznie to nigdy u nas nie jest. Znaczy, jest... No, dobrze mówię. Dobrze mówię, niedietetycznie nigdy u nas nie jest, za to czasem, nie czasem, no, często jest zdrowo, bo gotuje. Ale dzisiaj jest niezdrowo. Mati do mnie dzwonił i mówię, co dzisiaj na obiad chcesz, bo już nie miałam pomysłu, co gotować. Mówi, a wiesz co, takie gotowe hamburgery z Biedronki, bo jakoś ma smak. Mówię, okej. Mówisz, masz, ja nie mam roboty, jestem zadowolona. Anula! Anula, Anula, Anula! Gdzie ty idziesz, ten koc? Kupimy ci takie puzzle może, co? No? No to tak, najpierw montujemy nasze super niezdrowe hamburgery. Najpierw jest musztardka, potem jest sałata, kotlecik przypieczony z serkiem, sałateczka z Biedronki. Wszystko na gotowo, nie? No! No tak. Bajzel na desce, ale to jest dzisiaj miejsce do składania, nie? No właśnie. Ja w ogóle sam miałem ochotę. I ketchup. No właśnie, mówiłam, że to na ty nie. Dzwoniłeś. Cześć, i to ja byłem prowodyrem tego niezdrowego obiadu, także możesz się na mnie wylać, to wiadro pomyj, ale najważniejsze jest to, że prezencja moim zdaniem... Niczego sobie. Niczego sobie. A smak też jest niczego sobie. Ja mówię na szybko, nie ma co. Także życzcie smacznego. Nie pamiętam w ogóle, kiedy ostatni raz jadłem te fujskie kotlety, nie? No. Ale miałem na nie jakoś takiego smaka, bo one mi się kojarzą z, może nie z młodością, ale z takimi latami trochę młodości, kiedy? Po powrocie z imprezy, albo jeszcze wcześniej gdzieś tam w gimnazjum, w podstawówce, jadło się hamburgery z takich budek. Ja miałem na rogu bardzo blisko taką budę, gdzie robili takie hamburgery właśnie na tych takich chamskich kotletach. Jakoś mi przyszedł czas na te wspominki, dlatego też ta sałatka taka, nie? Mm-hmm. No, także... Mi się na ciebie, nie? Powiem wam, że smakowo jest zaskakująco dobrze. Nie? No. Kotlety? Się zdziwiłam, myślałam, że ostatni raz to zapamiętałam, to takie nie za bardzo. A to takie z kotlety z Biedronki kupił Marek. I powiem wam, tam gdzie zawsze są lasagne i tak dalej, i że to jest spoko. Ale to jest kosmara. Raz na rok, nie? Mhm. Idzie. Mhm. Bo częściej robię jednak te hamburgery z mięsem mielonym, co jak zostanie z karminadli, to na drugi dzień jest ten hamburger z mięsem. Ale to już widzieliście, nie? Mhm. Ale dzisiaj. Na szybciu, aha, nie ma co. Może. Czasem lepiej, przepraszam. Czasem lepiej mnie czas, który spędzamy przy garach, poświęcić na inne rzeczy. Mhm. Żeby sobie serial obejrzeć. Albo pobyć ze sobą. Albo pobyć ze sobą, brawo. Ząb mnie boli. Ósemka mi tam się wyżyna. Bidulka. Nie, ale te ósemki to jest w ogóle niepojęte. Pamiętam, że jak rozpoczęłam studia i one właśnie chyba tak się uaktywniają na jesień, bo to też był pierwszy rok studiów, był wrzesień, październik. Tak mnie zaczęły i wtedy zaczęły mi wychodzić wszystkie na raz cztery, bo ja już mam właściwie przebite wszystkie cztery. Dlatego teraz ten ząb, te ósemki bolą, ale już nie jest to tak straszne, jak było to na tym pierwszym roku studiów. Ja tego nigdy nie zapomnę, jak musiałam wyjść z wykładu, pojechać do domu, wziąłam ketonal i ten ketonal trochę na parę godzin pomógł, a wiecie jak ketonal, to mama znowu z babcią, nie możesz brać, bo najlepiej to bym po pięciu godzinach, jak przestał działać, wzięła drugi, no ale... Musiałam wytrzymać, to było coś niesamowitego, to było, Boże. A teraz to wiecie, boli, ale jeszcze jakoś jest do wytrzymania. A mi się jeszcze żaden nie wyżnął?
Ja mam 4 już i prawie już są całe wyżnięte. Ale ani jeden. Dlatego... Boję się. Jedz, jedz. To boli. Jedz. Do kogo ty się uśmiechasz? Do Hanusi? No tam jest Hanusia! Tam jest Hanusia, no! Do odkurzacza idę. Hania. Hanusia. Hania, nie wolno. Nie wolno. Mama mówiła, co to jest. Nie wolno. Chodź tu. Nie wolno. Hania powiedziałam, nie wolno. Hania. Hania, nie wolno. Hania. On widzisz, jak matki słuchą. Nie wolno, Haniu. Nie wolno. Zostawiamy. Nie. Chodź, i wracamy chodź. Tu. No. Chodź. Chodź tu do nas. Nie wolno, Haniu, nie wracamy się tam. Chodź tu. Chodź. Chodź do mamy. Chodź do mamy. Chodź do mamy. Czołgistko, dawaj. Łoboże. Łoboże. Breakdance. No właśnie. Nie breakdance. Żabka. Moja Maka. Siłaczka, kochana. Tak, te nogi. Pod tunelem widzisz ojcu pod nogami. Zapraszam. Pod tunelem. Chodź. Chodź do mamy. Chodź do mamy. Chodź do mamy. Chodź. Chodź do mamy. No. Tak, to trzeba cię było ino ośmielić. No ale tu jeszcze. Jeszcze. No ale już tak, i ona chce, żebym ją wzięła. No i chodź. No i chodź, i moi. No chodź. No chodź. Od mamy ty jesteś? O! Skropiczko? Nasza królewna wstała, przyjechała do dziadków i teraz co? Mamusia da jeszcze kaszeczkę, zjemy sobie, a później mamusia tak na godzinkę, półtorej do dwóch zniknie, a będziesz z babcią, tak? Może dziadek też będzie? No. No tak się prezentujesz, pokaż jak się prezentujesz w nowej kurteczce. Wow. Wow. Babcia jest jeszcze na cmentarzu, a my już czekamy na babcię, nie? A gdzie ty idziesz? Ale nie wychodź na panele, bo ci będzie zimno. Wracaj na kocyk. Hania na kocyk. A gdzie jest tukan? Zobacz. Patrz, a Daisy idzie. To tu jest Daisy. No? Idź z powrotem. Patrz, Daisy ci wyszła na kocyk. A ty gdzie? A ty tu. Nieładnie. Ja już w samochodzie jestem pod domem rodziców. Haneczka już jest w bardzo dobrych rękach. Teraz chwilę. Była teraz z mamusią od 7 rano. Jest godzina za... która jest? 11:55, więc już mam bardzo zły czas, muszę szybko jechać, jeszcze powinnam jechać do bankomatu, więc kończę nagrywać i jadę, bo się spóźnia, na 12 mam być u fryzjera, tylko że czekałam, bo akurat mama gdzieś tam sobie pojechała i jej nie było. Ja już po fryzjerze wymarzłam, jak nie wiem, ale tam jest zimno, tak się prezentują moje włoski.
Teraz bardziej na rudo dzisiaj idą mocno. Tak na czerwień jakaś taka rudość. No ale tak te etapy muszą niestety przebiegać, inaczej się nie da. W grudniu znowu będę, więc mam nadzieję, że jakoś inaczej to znowu zostanie ugryzione, że tak powiem. Boże, jak się częsę. Dobra, jadę do Hani, bo Haneczka już pewnie stęskniona za mamusią. Mama mówiła, że coś tak płakała, bo dzwoniła do mnie. No już się denerwuję i szybko jadę do mojej myszki kochanej. Ja już po fryzjerze na Kuźnicy lecę do Hani. Hania podobno bardzo płakała. Zobaczcie, jak wyglądają moje włosy. O, tak się prezentują. Jestem chyba już coraz jaśniejsza, ale mam w planie być jeszcze jaśniejszą, więc w grudniu znowu do fryzjera, znowu będziemy kombinować z Agatą, żeby było coraz jaśniej. Wchodzę do Hani. Podobno 10 minut temu zasnęła, płakała, mama mi dzwoniła, masakra. Dała babci popalić, bo była niegrzeczna i płakała. Teraz wstała i już jest zadowolona. Babcia złożyła wózek, doczołgała do domu. Hania! Hania! Hania, chodź! Teraz już jestem Śnieżka? Co ty robisz? I już nastała środa. Dzisiaj, jak wiecie, wybieramy się z Haneczką do mojej koleżanki Beaty, która ma małą córeczkę Majusię. Hanusia już tu sobie na macie leży ubrana, przygotowana do wyjścia. Tak, później tylko ubierzemy kurteczkę i co? I fiu do hotelika. A coś ty zrobiła? Coś tam mleczka masz, widzę na tym. Odbiło ci się, myszko? Gdzie ty idziesz? No. I co? A ja jestem w trakcie, jak widzicie, włosy jeszcze nie poczesane. Tu mam gąbeczkę do podkładu, więc jestem w trakcie makijażu i ogarniania siebie, bo Haneczka już jest gotowa. Jest godzina 8:30, tak to jest, matki tak mają. Więc co? Więc będziemy się za chwilę szykować, bo mamy być w Mysłowicach tak na 10:00, ale już napisałam Beacie, że po prostu napiszę po prostu jak wyjadę, a ona mnie na pewno zrozumie, bo też mam małe dziecko, Majusia jest młodsza od Haneczki, więc po prostu jak się wybiorę z Haneczką, to wyjedziemy i wydaje mi się, że chyba troszkę wcześniej wyjedziemy, bo Hania już będzie później zmęczona, bo dzisiaj wstała przed 7:00, więc będzie chciała spać za niedługo, to będę ją musiała, wiecie, pakować tak jak zawsze, albo do samochodu, albo na dwór, więc idę się szybko szykować, no i co, i będziemy się zbierać powoli. No bo kawałek też mamy do Mysłowic, jakieś pół godzinki jazdy. O, a w ogóle coś tu za mną leży. To wam pokażę, bo właśnie mi się przypomniało, że wczoraj byłam na poczcie tam jeszcze ze skrytką zrobić porządek, bo okazało się, że teraz będzie płatna ta skrytka na rok i coś tam i otrzymałam list właśnie, pokażę wam, bo ostatnio właśnie dzwonił do mnie pan ze szpitala z Goduli, w Bytomiu rodziłam, z Bytomia, gdzie robili... gdzie robili Haneczce też zdjęcia, wiecie jak to jest, do gazety. No i ten pan fotograf zadzwonił, czy chciałabym takie zdjęcia po prostu wywołane i mi przyśle, tam chyba za 28 zł. Powiedziałam, że okej, się zgadzam i właśnie je otrzymaliśmy. Zobaczcie, Hanusia nasza. Tak wyglądała, to jest zdjęcie ze szpitala. Trzy sztuki otrzymaliśmy, tu takie czarno-białe. I jeszcze z Miśkiem z Taurona. Bo otrzymywali. No. Wiadomo, no 3 zdjęcia, 28 zł, wiadomo jeszcze koszt przesyłki, ale dla mnie okej, okay, bo to taka pamiątka, akurat nie wiem czy mama chyba ma gazetę, ale ja wtedy nie kupiłam, bo wiecie, my jesteśmy tu z Rudy, a to jednak w Bytomiu jakoś o tym nie pomyśleliśmy w tym wszystkim, więc fajnie, że jednak się zdecydowaliśmy, że ten pan w ogóle zadzwonił i że mamy te zdjęcia do rodzinnej kroniki i pamiątki. Haneczko, ta Hanusia to mnie wykończy, ona teraz wszędzie łazi. Tu już się dobiera do... No, co tu jest? No, dzień dobry. No, dzień dobry, co ty znowu robisz? Denerwujesz mamusię? Denerwujesz? A! Pokażę wam kocyki, bo już są dwa gotowe, zrobiłam. Tylko jeszcze... jeszcze
myślę nad tym, żeby jakieś fajne metki do tego dać, dlatego na razie jeszcze na handmade się nie pojawiam na Instagramie. Tak wygląda taki kocyk z zielonym i tu jest jedna strona, to jest bawełna premium, te morskie przygody i tu jest Minki. Hania, no co? No co, mama się nie interesuje, a teraz już okej, okay, no właśnie. Minki jest fajne, grube i z wypełnieniem z włókniną antyalergiczną. A tu pad, no oczywiście, bo Hania się bawiła padem. A tu jest drugi kocyk, też bawełna premium, takie baletnice z czarnym tańczące, a tu jest velvet. Myślę, że wyszły bardzo fajnie i bardzo mi się podobają, nie wiem co wy o tym sądzicie. Dobra, idę się szykować, bo widzę, że to znowu będzie za chwilę mega problem, żeby się ogarniać i znowu będę latać i czegoś zapomnę. No, dobra, lecę. Kiki, 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 kiki. Może tak, chodź. Hanela. Kiki, 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 kiki. Kiki, 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 moja fiszeczko. Jestem sobie mały miś. O, Hania ma dzisiaj body ubrane, te co kupiliśmy ostatnio w smyku na Halloween. Hello Halloween! Dobra, chyba będziemy się powoli zbierać, jest 29, ale co? Ale Hania już zaczyna powoli schizować, nie? Ale jeszcze, nie jest jeszcze źle, bo mama jest w stanie rozśmieszyć myszkę. Myszka, 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 myszka od mamci. A tu jest chyba jakiś śliniuś, mój kochany. Aparat. Nie wolno palcować, potem będzie mama upalcowana miała. Ej, ty niegrzeczniuszku. Dobra, kończę. Jedziemy do Beaty. I do Majusi. Hanula, jedziemy do Beaty i do Anusi, do Majusi. A ty co tu, worek ze zdjęć, nie? Wszystko, co nie jest zabawką, jest dla Haneczki najlepsze. A to chyba każde dziecko. My już zwarte i gotowe. Hanusia oczywiście czekała na mamusię tu grzecznie. No tak, to chcesz powiedzieć? Idziemy, już idziemy. Pa, pa, pa. Idziemy, pa. To co? O, a my się dzisiaj nawet dopasowałyśmy. Patrz, Hania, prawie mam z mamusią pod kolor. Dobra, zbieramy się do Beaty, jedziemy do Mysłowic. A z tyłu widzicie, tu kocyki leżą. Tak, to teraz się wszystko wala wszędzie. Ale już niedługo. Włosy mi weszły. Będzie. Już niedługo będą szafy. To wreszcie się jakoś to po prostu ogarnie. Jesteśmy na miejscu, więc zbieramy rzeczy, torby, prezent i idziemy. I idziemy. Haneczka troszkę się przespała w samochodzie, to będzie może śmieszka. Tak? No już w samochodzie po wizycie z Haneczką. Haneczka chyba za niedługo będzie teraz spała, bo już była teraz, troszkę się zrobiła niecierpliwa i niegrzeczna, ale ogólnie to jest dziewczyna na medal w gościach, bo znowu była super, właściwie nie płakała, bawiła się, mogłam chwilę porozmawiać z Beatą. Mała Majeczka jest piękna, przepiękna. I co? Wracamy do domu, bo trzeba dzisiaj robić obiad, a dzisiaj na obiad będą łazanki. Pewnie, nie wiem czy już robiłam na kanale łazanki, ale to tak w przyspieszonym tempie wam pokażę, tak jak było z kotletami tuńczyka, bo też nie pamiętałam, czy robiłam, czy nie, ale może zawsze ktoś inny nas ogląda albo coś, to tak jak obiecałam, biorę się za łazanki, bo jesteśmy już w domu, postawiłam już sobie wodę na makaron. Makaron kupiłam taki, bo po prostu taki był w sklepie, łazanki. Nie wiem, zawsze miałam z Lubeli, dzisiaj będzie taki. Kapusta kiszona i pieczareczki, które muszę teraz właśnie będę je obierać i podsmażać na patelni. No to biorę się za robotę. Pieczarki pokrojone.
na patelni, będą się teraz smażyć. Woda już prawie się gotuje, to zaraz będę dawała makaron. Powiem wam, ale że chyba przegięłam z tymi pieczarkami, choć wiecie jak to jest. Niby się przegina, a pieczarki mają tyle wody w sobie, że później jak się upieką, to usmażą, to są takie, takie malutkie, a teraz jest ich taka kupa. Słyszycie Haneczkę? No, to idę do Haneczki, bo coś się niecierpliwi, tam sobie coś opowiada, ale idę sprawdzić. Pieczarki się robią, makaron się gotuje, tu już jest woda postawiona na kapustę, bo kapustę również musimy ugotować, a tu oczywiście jest trochę ubrane, bo będę sobie... jadła, bo bardzo lubię kiszoną kapustę. To troszkę sobie odłożyłam, a reszta wędruje do garnka. Wszystko już się powoli robi. A my z Kadusią się teraz będziemy bawić. Bawić. Moja myszka. Cześć. Cześć, jestem mała myszka, podliszka. Ale nie wolno aparatu dotykać. Makaron odcedzony, kapusta się nam jeszcze gotuje, pieczarki też już prawie gotowe. Jak się zrobią, to dodam masełka do nich, posolę i popieprzę. No, dodajemy masełko. Na razie tyle, bo jeszcze dodam później do po prostu do łazanek, jak już je pomieszam, dodam więcej jeszcze. Pieprzymy. Oczywiście na oko, jak zawsze. Dobra, co nie przegnę, najwyżej do pieprzę jeszcze. Zaraz skosztuję. Solimy. No i jest. Już mamy wymieszany makaron z pieczarkami. Teraz jeszcze dodamy kapustę kiszoną, ugotowaną i będzie, wymieszamy. Dodamy jeszcze, dodam, jak tu wygląda znowu na tym piecu, znowu sprzątanie. Dodamy jeszcze trochę wegety, czy tam kucharka, masełka i będzie gotowe. Wiesz co? Mina bezcenna jest. A pomóż ci jakoś? Nie! Po co? Po co? A ile będzie takich? Łącznie teraz 4, nie 5. Aha, 5 paczek. Plus 7, plus szafy 7. 17. No dlatego ci powiedziałam. No nie żartuję. 17 paczek szafy? No, tam tu tak pisze. Ilość, ilość paczek. Ale piszecie, że... 17. Piszecie, że trochę mi się ten... Czekaj. Rozrosło? Czekaj, bo cię nie chcę chwycić ostrość. Nie mnie chwyci. No jest. Ale mi piszecie, że też mi się trochę rozlało. To mi się chyba trochę ruszy. Co, nie, co weźmiesz dobrze, a nie źle. No patrz. No widzę, jeden, dwa, trzy. To jest idiotoodporne, ale to w takim razie nie mogę być pewny, bo ja pewnie, może to jest idiotoodporne, że ja bym coś spieprzył. Kupiliśmy komody z Malma, spociłem się, i szafę. I szafę z frontami Tyssedal, taką jednak dużą, tak, jedną 50 na 58, na 30 dużą. Zobaczycie później efekt końcowy. A my przewieziemy to Qashqaiem, teraz damy radę. Nie wiem, tam jest wózek, co ty? O kurde. To mam plan, żebyś to po prostu ten, tu gdzieś zostawił, nie? Tak, żeby ci tego nikt nie spuścił. Patrzcie to. Patrzcie to. Patrzcie to. Aha. Parkujemy wózeczek. Pyk. Jadę po auto i wracam po to za pół godziny. No. Jeszcze zapakuj sobie tamtą drugą komodę. No. No i pasuje. To trzymaj. I pasuje, Mateuszek. Ale teraz osobne pytanie jest takie, gdzie my to damy? Gdzie my to damy w domu? No to ja ci to mówiłam. To powiedziałeś, że się zmieści. No jutro jedziemy duć. Jutro już skręcone, nie? No, ale teraz nie ma, gdzie ty jedziesz? Pakuj. A mój. Ciężkie to.
go nie poręczyłeś? Wszystko. Dobra, idziemy zaparkować. Gorzej. Wózek jedzie mną, a nie ja wózkiem. No właśnie. To jest ciężki wózek. Gorzej jak ten. Kto? A już nie będzie zaparkowane, nie? No właśnie. Dobra. Mogę gdzieś dalej zaparkować. Aha, bo tu myślisz, że zobaczę od razu. Nie no, ale ile cię? Pół godziny nie będzie. No też parę. Ale wiesz co? Pociesza mnie to, że może te 17 paczek to chodzi o te półki, że każda z półek jest osobno, wiesz, a samych półek jest chyba 8 czy 9. No. Malm. O, nawet tu jest malm jakaś. Wracamy i jedziemy już do Wielki. Także zakup się udały. Tak. Miejmy nadzieję, bo dopiero jak się poskłada, to będzie widać, czy się udały i dobrze dobrane są. Cześć kochani. Wróciliśmy z Ikei. Tak, wróciliśmy z Ikei, jednak się plan się do końca nie powiódł, a właściwie nie, że się nie powiódł, tylko tak zdecydowaliśmy. Został zmieniony. Tak, został zmieniony, nagle. No bo w sumie okazało się, że jest 17 tych paczek tej szafy, do tego 5 paczek z komody. Łącznie i po prostu. No właśnie, i to byśmy sobie pozarzucali całe mieszkanie tymi paczkami, nie szłoby przechodzić, a przecież jutro już jest czwartek, potem już jest wszystkich świętych. Generalnie remont planujemy od przyszłego tygodnia, więc stwierdziliśmy, że mamy już wszystko ogarnięte, a w przyszłym tygodniu w środę tylko pojedziemy po prostu sobie to wszystko wybrać. Tak. Także odłożyliśmy paczuszki i wróciliśmy do domu. Mhm. I co robię? I robię zdjęcia. Właśnie już pościągałam tu rzeczy. Ściągam, jestem w trakcie ściągania, bo będę robić zdjęcia RTV-ki i witryny, bo chciałabym po prostu na LX-ie ją obchnąć. Rzeczy obchnąć. Choć za jakąś, no wiecie, no bo bez sensu, co teraz z tym zrobić? Co teraz z tym zrobić? Wyrzucić to na śmietnik? No bo nikt tego nie potrzebuje z rodziny naszej, no każdy ma urządzone. A co, w piwnicy nie ma miejsca, w ogóle po co ci? To już od razu się zepsuje, no bo przecież nie będziesz takich mebli składać, żeby znowu ten. To już po prostu musiałby jak ktoś wziąć i tyle, no. No gdziemy to damy? Także poinkę wstawę na Elixa, może ktoś się zgłosi. No to były fajne meble w sumie. A tu barwy szczęścia. No, fajne. Tylko takie troszkę solidne. Trafiony zakup, ale nie trafiona praktyczność i użyteczność. No właśnie. Bo to za małe kupiliśmy sobie. Za małe. Tak wiesz, do ozdoby, nie? A co tu się w takiej witrynie zmieści albo w RTV-ce? Nie do końca przemyśleliśmy kwestię użyteczności tego mebla. No. Nie? Że teraz nam potrzebna większa szafa, a człowiek uczy się na błędach. Dokładnie. Nie? No. Co kończymy na dzisiaj? Tak, tak jak Paulinka powiedziała, a my już kończymy. Także dzięki za oglądanie, dzięki, że byliście z nami. Pamiętajcie o łapce w górę, o subskrypcji naszego kanału i już dzisiaj zapraszamy na kolejnego vloga. Także do zobaczenia, cześć!